Cześć, ze strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w 9. sezonie gry Brawl Stars, który nazywa się Brawlywood. W tym sezonie wszyscy zadymiarze będą poprzebierani za kultowe postacie z różnych filmów. A my w dzisiejszym odcinku, moi kochani, wydamy ponad 500 zł na odblokowanie 70 poziomów karnetu zadymiarskiego. Odblokujemy dzisiaj nowe skiny, piny, skrzynki oraz nową zadymiarę, która nazywa się Lola i ostatni skin za 70 level. Postanowiłem, że z okazji nowego sezonu przygotuję dla was konkurs. Za każde 5000 łapek zostawione pod tym filmem w następnym odcinku rozdaję jeden karnet zadymiarski. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim konkursie, klikaj w pierwszy link, który jest w opisie, potwierdzisz, że masz zainstalowaną grę Brawl Stars, a mój kod Farel automatycznie wpisze ci się do sklepu. Dodatkowo w komentarzu pochwal się swoim nickiem z gry Brawl Stars, a w następnym odcinku ogłoszę szczęśliwych zwycięzców, którzy wykrali kod PSC o wartości karnetu zadymiarskiego. Jesteśmy już na moim koncie, a jeżeli ty jesteś nowy na moim kanale YouTube, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Brawl Stars. Jak widzimy, mamy nowe tło lobby oraz nową muzyczkę w grze, więc bardzo fajnie, jakieś tam zmiany wizualne. Po wejściu w sklep wyświetla nam się oferta Brawlywood, przedstawia nam przebrania, które są dostępne w tym sezonie. Oczywiście tutaj możemy odblokować sobie Bulla z karnetu zadymiarskiego, później mamy Kruka, Gale'a, Serge'a Małpę oraz reżysera Baza. Teraz przejdźmy na sam koniec sklepu. Piszmy jeszcze raz kod Farel, który resetuje się co tydzień, więc pamiętajcie, żeby używać kodziku, jeżeli robicie jakieś zakupy. Was to nic nie kosztuje, mi to naprawdę dużo pomaga. Dziękuję każdemu za wsparcie. No i oczywiście, jeżeli robicie jakieś zakupy, podsyłajcie na mój email kodfarel@gmail.com. Email macie w opisie. I jeżeli twój krótki film pojawił się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Kupujemy, moi kochani, najkorzystniejszą ofertę za 500 zł. Zakup został pomyślnie sfinalizowany. 2008 gemów na moim koncie. Dawno tak dużo nie miałem. Od razu wchodzimy w karnet zadymiarski. Aktywujemy oczywiście ulepszony karnet zadymiarski. Karnet zadymiarski z 10 klasami. Kupujemy i mamy to. Tak jest. Sprawdźmy, jakie czekają nas nagrody. Na samym początku czeka nas nowy ból. Woohoo! Nowe przebranie B800. Oczywiście jest to ból inspirowany filmem Terminator. Bardzo fajny skin. I super, że jest za pierwszy stopień karnetu. Później mamy mega skrzynki, punkty mocy, goldzik, pakiet odznak, od razu odpalamy. Mamy Bulla, Meg oraz Rico. No i super. Następnie kupujemy kolejnych kilka stopni. Wy, jeżeli jeszcze zostawiliście łapeczkę w górę, to fajnie by było, jakbyście kliknęli tego lajka. No bo takich rzeczy nikt na polskim YouTubie nie robi, tylko ja, że wydaję 500 zł co sezon na BSK. Więc mam nadzieję, że docenicie. Dobra, co my tutaj mamy? Odblokowujemy aż nowego zadymiarza, co nie? Nie ma na co czekać. Pyk, pyk, pyk. I nowa zadymiara Lola. Ale zanim odblokujemy nową zadymiarę Lolę, przypominam wam, że do sklepu powróciła limitowana kolekcja bluz oraz koszulek Farela z okazji miliona, więc wbijajcie, ponieważ do zamówienia wręczane są przyciski youtubera, wlepy, zdjęcie z moimi autografami, jest tylko dostępnych 300 sztuk, więc pamiętajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Link do sklepu znajdziecie w opisie, a teraz odblokujmy nową zadymiarę, mamy ją! Tak jest! Nowy chromatyczny zadymiarz. Choć Lola pełni tylko funkcję przewodniczki, kobieta ma się za gwiazdę Brawlywood. Ona jest przewodniczką, rozumiecie? Ona tylko oprowadza ludzi i pokazuje, jak to wygląda całe studio. A ona myśli, że jest aktorką wielką. Atakuje szalem i ma super atak będącym skoncentrowanym wcieleniem jej ego. No i pięknie, moi drodzy. Więc od razu wchodzimy. Jest to 52 zadymiarz. Wow! Podbierajmy teraz punkty mocy. Wpakujmy te punkty mocy w Lolę. A może jeszcze odbierzmy sobie gemy, golda. Kolejne punkty mocy. Kolejne punkty mocy do Loli. Ostatnie punkty mocy pakujemy do Loli. 125. Ulepszmy sobie teraz nową zadymiarę. No i dobra. Mamy na chwilę obecną poziom 6 na Loli, więc spoko. I przypominam wam, że jutro wlatuje odcinek zmaksowania nowej zadymiary, więc koniecznie nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dobra, zaczynamy starcie plus. Mapa, kłopoty chodzą parami. No i zobaczymy, czy nam się uda wygrać pierwszy mecz. No i jazda, moi kochani. Strzelamy naszym liskiem, chytryskiem. Za chwileczkę też sobie odblokujemy nowy skin do Loli. Czekaj, czekaj, co tu jest? Ktoś tutaj jest. To Brock. Rosa go zabije. No nie mam pytań. Dobra, double! Double attack! Nie trafiam! Dobra, leży! Barley! Leży! Ale spray! Nie no, ta zadymiara jest niesamowita. Zobaczcie, mam swojego, że tak powiem, summona na sobie i mam podwojony atak. Szybciutko otwieramy skrzynki? No oczywiście, że tak. Na momencie. I dostał. I teraz bo! Leży. No, eliminacja plus 6, plus 10. Łącznie 16 puszek w pierwszym meczu. Coś pięknego. No i pięknie. Taka gierka to mi się podoba. Moi kochani,
Przypominam wam, że dzisiaj o godzinie 19, bądź też 18, zobaczcie jeszcze jak się wyrobię, robię live'a, gdzie razem z widzami będziemy wbijali puszki na nowej Zadymiarze, więc koniecznie wbijcie na live'a godzina 18 bądź 19, śledźcie mój kanał, będzie na pewno godzinę przed live'em ustawiona już transmisja, na której będziecie mogli ustawić łapeczkę w górę i wbić na live'ika. Dobrze moi drodzy, lecimy z dalszym kupowaniem karnetu, dobijamy do 40 poziomu, tutaj będziemy mieli masę nowych odznak. Więc za chwileczkę będziemy też sobie spamowali emotkami i chyba coś mi się wydaje, że zagramy sobie na początku tryb duo w następnym meczu. Odblokowujemy nowe emotki. Lola szczęśliwa, Lola smutna, Lola klaszcząca, Lola zdenerwowana oraz Lola zakochana z serduszkiem diamentowym i Lola, która zostawia łapeczkę w górę, więc wy zróbcie to samo. Dobijmy może sobie teraz na razie do 50 poziomu i zagramy sobie Duoska. Dzisiaj mapa wzburzona pieczara, no tu może być ciekawie. Gramy z Rafałkiem. Siemaneczko Rafał. Elo, elo, byku. Jak to pewnie wiz jakiś. Otwieramy od razu tutaj skrzyneczkę. On ma tarę, więc fajnie by było, jakby ta tara też podświetlała nam mniej więcej, gdzie są inni gracze, ale ona nie ma nawet star powera żadnego, więc no, raczej ta tara nie jest za dobrym graczem. Raczej nie jest za dobrą postacią, nie jest wymaksowaną. Kolejny gem. Obijamy chłopów, tak jest, to jest El Primos, który zaraz zginie. Leży. Szeli. Szeli z ultem. Uwaga, tu może być groźnie. Cień. Cień dajemy. Zobaczcie, jakie oro. Leży Brock. Leży. To była Nita chyba. Nie no, 12 power cubesów, poko. Chodź, 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 poko. Ciach, leżysz. I koniec. Łatwiutko z Rafałkiem, żeśmy tutaj poradzili sobie z oponentami. Szybki rush. I lecimy dalej odblokować karnet. Dobrze, kolejna odznaka przed nami. Lola. Razem ze swoim liskiem, gitarka, bardzo fajna odznaka. Tu mamy jeszcze Lolę taką, wow, zestresowaną, wystraszoną. Duże czarne oczy. Odblokowujemy gemy. O, i tutaj zaczyna się już nowa Zadymiara. Czola, to już nie jest Lola, to jest chyba Czola, o ile się nie mylę. Za chwileczkę zobaczymy, jak ona się nazywa. Bo dojdziemy do samego końca. Tyk, kolejne punkty mocy. Kolejna emotka. Ale będzie skrzynek, ale będzie skrzynek. Już nie mogę się doczekać nowego Zadymiarza w tym sezonie, który zostanie dodany. Wiadomo, że Czola jest chromatykiem z karnetu, ale z pewnością za jakiś miesiąc zostanie dodany kolejny nowy Zadymiarz. I będziemy go na pewno sobie tutaj polowali z tych skrzyneczek. No i moi kochani, czas na odblokowanie Loli Rebeliantki. I mam za mało klejnotów. Czy wy to czujecie? Mam za mało klejnotów, więc cofnijmy się i znajdźmy klejnoty. 10 klejnotów. No i kolejne 10 klejnotów, więc klejnoty były, tylko ich Farel nie podniósł. Oślałonka. Teraz już możemy swobodnie sobie kupić Lolę Rebeliantkę. Odblokowujemy odznakę oraz Lolę. Lola Rebeliantka, przebranie kan zdymiarski. Nie mam pojęcia, za jaką postać ona tutaj jest przebrana. Z pewnością jakaś postać z filmu, jeżeli wiecie, kogo wam przypomina, no to dajcie znać, bo ja nie mam pojęcia. Oczywiście przymierzamy naszą nową Lolę, ale ulepszmy sobie jeszcze tą postać. Wybieramy. No i zagrajmy sobie jeszcze raz starcie solo. No i zobaczmy, czym ta postać się różni. Czy jest znacząca różnica? Oczywiście, że tak. Gwiazdki nam się różnią. Tu jeszcze jakiś internecik mi się chce rozłączyć. Super. Chodź tutaj, Broczek. Ja ci postaram się tutaj szybciutko nauczyć grać. Jak się robi myk do lobby. Pierwszy frag na moim koncie. Lecimy. Postaramy się zrobić jak najwięcej fragów. Zawsze robię ten challenge na początkowych puszkach. Mamy tutaj kogo? Dynamajka. El Primo, El Primo, El Primo, El Primo. Uciekaj. Ej, mój frag, mój frag, mój frag. Dobra, klon, dawaj, dawaj, klona. Leży. Ik. Leży. I Rosa nam została. Nie no. Jestem za mocny, jestem za mocny. Eliminację plus 10. Jesteś numerem 1 plus 10. Dobrze mówię? Tak jest, 20 puszek. Jeszcze raz. Zobaczymy, czy się uda nam wykręcić jeszcze lepszy wynik. Mamy tika, więc ja od razu staram się skupić na tym tiku. Leży tik. Dobra, pierwszy frag. O ty chamie. Dawaj, Czola! Okej, drugi frag. Daryl. Będzie mój, będzie mój. Mój! Dobra, kozak. El Primo. Leży. 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 Będą wszystkie fragi moje. 12. Czujecie to? 14. Plus eliminację 14. Co jest? Wow.
7 chyba zadymiarzy zabiłem. No i pięknie. To chyba nawet mój osobisty rekord. 24 puszki. Także moi kochani zadymiarze, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało i że się cieszycie tak samo jak ja, że jest nowy sezon. Przypominam wam, że około godziny 18-19 startuje dzisiejszy live, więc koniecznie wpadnijcie. Będę grał wspólnie z widzami. Nie zapomnijcie wziąć udziału w konkursie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja się z wami żegnam i widzimy się na live. Trzymajcie się zadymiarze. Cześć!